O, cześć, jesteście w kolejnym odcinku. Super, że zostaliście ze mną. Teraz chciałbym pokazać, skąd ja w ogóle wiem, jakich funkcji stosować. No bo przed chwilą, w poprzednim odcinku, stosowałem tutaj różne magiczne funkcje, które no, mogły dosyć niektórych zdezorientować. O co chodzi? No, więc nauczę teraz, jak zaglądać do dokumentacji, jak spróbować czytać i starać się zrozumieć, o co w tym chodzi. Więc najpierw krótki rys tego, co tutaj się działo w poprzednim odcinku. Otóż stworzyłem funkcję setup. Ta funkcja ma typ void. Nie, jeżeli ktoś dopiero zaczyna programowanie, proszę się tym nie przejmować. Po prostu tak ma być. Z czasem dowiemy się czegoś więcej o tym. I jest funkcja o nazwie setup. Ona musi nazywać się setup, ponieważ tego szuka processing. Nie możemy jej nazwać kaczka, indyk, koczkodan, bo jeżeli nazwę tą funkcję koczkodan, oczywiście może to być, ale jak widać już nie jest pogrubiona czcionka, no i w momencie, kiedy go uruchomię, no ta funkcja się nie wykonuje. Tutaj się nic nie dzieje. Dalej mam domyślny wygląd. Czyli processing uznał, nie ma funkcji setup, więc nie będę nic zrobił. Także ta funkcja musi się nazywać setup. Wtedy processing ją ładnie pogrubia. Wiemy, że jest wszystko w porządku. No i w tym momencie ta funkcja się wykonuje. Wykonuje się jeden raz, tak jak mówiłem ostatnio, przy uruchomieniu programu. I teraz wewnątrz tej funkcji, która się zaczyna od nawiasu klamrowego i kończy się nawiasem klamrowym, mogę ten nawias klamrowy przenieść również w ten sposób. I otóż ten zakres, te elementy, które tu są od początku do końca, no, są po prostu wykonywane przez processing kroczek po kroczku. I co mamy? Mamy kolejne wywoływanie funkcji. Funkcja to jest taka czarna skrzynka, która nie wiadomo, co w środku zawiera. No, nasz setup jest taką czarną skrzynką, którą wiemy, co zawiera, bo sami go napisaliśmy. Więc mamy funkcję setup, sami wiemy, co w niej jest, ale dla processinga on jest czarną skrzynką. Czy dla kogoś, kto by korzystał z tej funkcji bez pisania, no będzie taką czarną skrzynką. Naciska guziczek setup i to się po prostu dzieje. I podobnie my mamy w naszym setupie, wykonujemy kolejne funkcje. Tak? Tak jak w przepisie na ciasto. Włącz piekarnik. Naciskamy piekarnik i nie zastanawiamy się, o co chodzi. Czasami podajemy wartość na piekarniku, z jaką temperaturą ma piec. I podobnie jest tutaj. Mamy size, czyli rozmiar. Rozmiar naszego okienka w processingu. I podajemy mu wewnątrz parametry, tak jak w przypadku piekarnika. Jaką temperaturę, no a tu w przypadku size, czyli rozmiar, jaki ma rozmiar. Rozmiar w X, rozmiar w Y i sytuacja jest jasna. Następna funkcja, troszkę inna, background, ale znowu ta sama zasada. Jest funkcja i jest parametr, który jest przekazywany do niej. Jeżeli tam była wartość 0, to wychodził kolor czarny. Jeżeli było RGB po przecinkach, to wychodziła wartość RGB po przecinkach. Jeżeli jest wartość szesnastkowa z krzyżykiem z przodu, no to jest wartość szesnastkowa brana, ale również RGB, no bo to jest tak naprawdę 81 szesnastkowo red, 26 szesnastkowo green i CB szesnastkowo blue. Jeżeli ja się gdzieś pomylę, to już tutaj teraz widać, processing mi to podkreśla i na dole jest wypisane na czerwonym tle, że coś mu się nie podoba. Czasami na podstawie tego komunikatu błędu można się zorientować, co jest nie tak. No, syntax error on tokens, delete these tokens, no tu akurat za dużo nie mówi mądrego, ale czasami tak, na przykład jeżeli zapomnę średnika, to w tym miejscu mi podkreśla i jest napisane missing a semicolon, no i jest ten średnik podany. Więc tu akurat domyślił się dobrze, czego brakuje. No właśnie, ten nieszczęsny średnik, o nim często osoby początkujące zapominają. Każda linijka musi się kończyć znakiem średnika. No ktoś powie, hola hola, no każda, ale setup się tutaj nie kończy znakiem średnika. No właśnie dlatego, że jest jego ciąg dalszy w postaci nawiasów klamrowych. No i taki jest wyjątek, że za nawiasem klamrowym mogę pominąć ten średnik. Mógłbym go tutaj dać i wtedy by to działało tak samo. Natomiast ponieważ jest to za nawiasem klamrowym, mogę ten średnik pominąć. Ale średnik mówi, to jest koniec linijki. Tak jak kropka w zdaniu,
Tak, tutaj jest średnik, bo można potraktować, że to całe zdanie się składa z zdań oddzielonych średnikiem. Czyli jest część zdania mówiąca ustaw rozmiar, następnie ustaw tło, następnie ustaw wypełnienie dla figur i tak dalej, i tak dalej. Więc każde polecenie jest osobnym poleceniem i jest oddzielone średnikiem. W przypadku jawy mogę je pisać również w jednej linijce. Jeżeli czasami się to stosuje, jeżeli dwa polecenia są ze sobą bardzo ściśle związane, można je napisać po prostu w ten sposób, jeżeli tak jest czytelniej. Ale zazwyczaj jednak piszemy jedno pod drugim, więc poza tym, że linijka oddziela, no to ten średnik tutaj oddziela również te elementy. No i mam kolejne funkcje, prawda? Włącz piekarnik, ustaw temperaturę, zrób coś. I tu w tym przypadku jest następna funkcja fill. Fill, czyli wypełnienie. Background to jest tło dla całego płótna. Dla całego tego, na czym rysuję. Natomiast fill to już jest wypełnienie dla obiektów, które będę rysował na tym płótnie. No więc mam fill i znowu ten sam układ co z RGB. Albo mogę po przecinku wypisać wartości, albo mogę zapisać szesnastkowo, albo mogę zapisać po prostu jedną wartość, prawda? I w tym momencie będzie to potraktowane tak jak odcienie szarości, prawda? Czyli od 0 do 255, 255 biały, maksymalny odcień szarości, tak? Te dwie figury są białe. Jeżeli wpiszę 0, to mam tutaj czarne. No a jeżeli coś po środku, 100, no to jest szary, który jest gdzieś tam po drodze. Wynika to z tego, że po prostu jeżeli damy równo 100, 100, 100, to otrzymamy ten sam szary. Więc processing pozwala nam to skleić i jeżeli podajemy jedną wartość, to on traktuje, że to jest identyczna wartość red, green, blue i wtedy będziemy tak naprawdę szli po odcieniach szarości. Następnie polecenie stroke, czyli krawędź. Tak? Jaka ma być krawędź? No i tu znowu RGB, prawda? I wartości albo szesnastkowo, albo po przecinkach, albo w ten sposób. No i potem jest funkcja elipsa, która już nie wpływa na ustawianie kolorów, tylko już jest konkretnie rysowaniem obiektu. Czyli poprzednie, które tak troszkę rozszczeliłem, mogę sobie powiedzmy zgrupować razem, że to jest część, która odpowiada za ustawianie wyglądu. Potem mamy elipsę i prostokąt, tak? Które mają swoje parametry, swoje informacje. Zaraz pokażę, jak to odczytać, co tam powinno być. Potem mamy znowu wypełnienie. Tym razem już nie ruszam stroke, więc stroke będzie dalej ważny, ten, który został ustawiony. Ale wypełnienie zmieniam z koloru 100, 100, 100, 100 na 100, 100 i 0. I już mam inny odcień tutaj, czego? No tej elipsy, która jest tu oraz tej linii, która jest tu. Ponieważ linia nie ma środka, no to oczywiście w przypadku linii fill nie ma znaczenia. Ma znaczenie stroke, które oznacza kolor tej linii. Cały czas bazuje na białym kolorze, no więc cały czas to w ten sposób wygląda. No i teraz właśnie przechodzę do głównej części, jak szukać tego, jakie są te funkcje i co im można tu podać. No bo to, że elipsa, no to jak ktoś zna język angielski, może się domyślić. To, że rectangle, no to już jest troszeczkę trudniej, że tu jest skrócone, no ale okej, jest. No fill to już w ogóle jest wprost z języka angielskiego, stroke, background, size, więc są to polecenia konkretne z języka. Ale jakie parametry? Jak to wygląda? No więc tutaj warto sięgnąć do dokumentacji i na stronie processinga znajduje się reference, dokumentacja do niego. Możemy znaleźć wypisane właśnie różne funkcje. Jak widać, jest ich mnóstwo. Myśmy poznali ledwie kilka, a tu mamy całe mnóstwo. No i po ich nazwach czasami próbować domyślić się, o co chodzi. No więc proszę bardzo, mamy tutaj elementarne składniki do rysowania obiektów. No i mamy tu naszą elipsę, mamy linię, którą poznaliśmy. No mamy point, czyli punkt, prawda? Jeden konkretny punkcik na przestrzeni. Mamy tutaj właśnie również triangle, trójkąt, rectangle. Mamy różne elementy i już po samych nazwach języka angielskiego możemy się domyślić, że to są odpowiednie funkcje do rysowania tych figur. Jeżeli chodzi o kolor, no to proszę bardzo, w sekcji kolor, bo mamy sekcję struktura, kształt, kolor i tak dalej, i tak dalej. W sekcji kolor mogę znaleźć i background, i fill.
no i stroke, i jeszcze inne no fill, prawda, no stroke. Jeżeli wybiorę sobie o no fill na przykład. Czyli sugeruje mi to, że to jest brak wypełnienia. Jak to działa? Klikam i mam nawet przykład pokazany. Prawda? Narysowany prostokąt, czy kwadrat w tym przypadku, ale no, kwadrat to specyficzny prostokąt. Następnie no fill i narysowany inny prostokąt, inny kwadrat i już widać, że ten inny kwadrat jest bez wypełnienia. Mogę sobie to spróbować w moim przypadku. Na przykład zamiast tu fill dam no fill w ten sposób i moja elipsa, która poprzednio miała wypełnienie, teraz tego wypełnienia nie ma. Zwracam uwagę na kolejną nowość, czyli funkcja no fill składa się już z dwóch wyrazów i teraz te wyrazy no, są zapisane drugi z nich dużą literą. To jest ważne, jeżeli tutaj zapiszę fill, to podkreśli mi to i powie, że nie. Język Java jest językiem, który jest case sensitive, który jest wrażliwy na rozmiar liter. Więc jeżeli jest zastosowana duża litera w nazwie funkcji, no to powinna być duża litera. W dodatku nazwy funkcji w processingu w Javie bardzo często są konstruowane właśnie w ten sposób, w tak zwanym camel case, czyli że drugi wyraz ma już dużą literę. Czyli na przykład create image jest dużą literą. Na przykład bezier point jest już dużą literą. Stroke join już jest dużą literą. Camel case, ponieważ ta duża litera tworzy taki gar wielbłądzi. Prawda? No, jeżeli jest jeden wyraz, no to będzie to dromader z jednym wielbłądem, z jednym garbem. Jeżeli to będzie na przykład dwa wyrazy, może tak być. Nie wiem, czy tutaj znajdę teraz na szybko taką, która by miała, bo raczej się ograniczamy do dwóch wyrazów. Ale gdyby funkcja składała się z trzech wyrazów, wtedy ten trzeci również byłby pisany dużą literą. Powstałyby dwa garby wielbłądzie. No jak trzy, to jakiś mutant z Czernobyla, no ale to już się całkiem rzadko zdarza. Także większość funkcji będzie konstruowana właśnie w ten sposób. Mała litera z przodu nazwa, a później każdy następny dużymi literami. Nie jest to obowiązkowe, ale w ten sposób twórcy processinga się posługują, w ten sposób twórcy Javy się posługują, w ten sposób większość programistów Javy się posługuje, więc my nasze funkcje, jak będziemy konstruować, również będziemy w ten sposób im nadawać nazwy. I podobnie zmienne, ale do zmiennych przejdę później. No więc znalazłem funkcję nofill i co ciekawe, ta funkcja nic nie przyjmuje w nawiasach. O, akurat kliknąłem w nostroke, ale dokładnie to samo. Nostroke, czyli nie chcę mieć krawędzi, no to muszę użyć funkcji nostroke, wtedy zostanie mi sam środek, o ile był, bo jak był nofill i nostroke, no to nic nie będzie widać. I teraz nie ma nic w nawiasie, ale ten nawias musi być. To jest informacja, no... Włącz silnik w samochodzie. Co prawda nie mówię mu na początku jeszcze nic więcej, po prostu włącz. Włącz telewizor. Nie podaję mu żadnych parametrów, ale musi być ten nawias, ponieważ on oznacza, że to jest funkcja i ona mogłaby potencjalnie coś do środka przyjąć. Jeżeli zajrzymy w dokumentacji do Rectangle, to się okaże, że to, co pokazałem do tej pory, to nie jest wszystko. Że funkcja ta występuje w kilku odmianach. Że jeżeli poza czterema parametrami dodam jeszcze piąty, to będzie on oznaczał zaokrąglenie krawędzi. Tak? Czyli moje rectangle, jeżeli tutaj dam jeszcze 100, no to mój kwadrat zaokrąglił się już prawie do koła, bo dałem dość dużo. No, jeżeli dam 0, to jest dokładnie to, co było. Czyli brak tego parametru sprawiał, że tam było domyślnie ustawione 0. I teraz stopniowo, na przykład 50... już jest bardziej zaokrąglony, prawda? Chodzi o ten tutaj kwadracik. Czyli funkcja rectangle, no, ma tutaj większe możliwości. Na przykładzie jest tam 7 i mamy lekko zaokrąglone rożki. Co więcej, na przykładzie widać, że jest jeszcze trzeci przypadek, który pozwala wręcz dać 4 wartości, które oznacza zaokrąglenie każdego z nich, prawda, osoby. 3, 6, 12 i 18. Czyli 3, 6, 12 i 18 najbardziej zaokrąglony jest ten róg tutaj lewy. Także zachęcam Was w tym odcinku do tego, żebyście zaglądali sobie do dokumentacji processinga. Jak widać, jest to bardzo proste, bardzo łatwe do przyswojenia, no bo są nazwy funkcji. Oczywiście nie wszystkie z tych funkcji będą dla Was zrozumiałe na początku, ale...
te, które są zrozumiałe, można próbować. Tak? Wycinek koła, zresztą są piękne przykłady. Wycinek koła, który pokazuje, jak narysować, no już nie elipsę, która, czy elipsę, czy koło właśnie, bo ten wycinek może być wycinkiem koła lub elipsy, która jest, nie jest już pełna, nie jest domknięta. Tu oczywiście w przykładach pojawiają się jeszcze jakieś wartości typu pi, half pi, czyli połowa pi, pi drugich. No bo jak wiadomo, w geometrii często posługujemy się wartością pi, zwłaszcza jeżeli coś ma związane jest z kołem, z kątem. Więc tu oczywiście te wartości kąta jak najbardziej są. Można się przyjrzeć tej funkcji. No i ta funkcja pięknie pozwala, a reszta dalej z nią działa tak samo. Zauważcie, że czy fill, czy stroke nie jest zależne od tego, czy mamy kwadrat, prostokąt, elipsę, koło, czy mamy tu wycinek koła. Jeżeli ja chcę, żeby było no fill, no to robię no fill. Jeżeli chcę, żeby było fill z jakimś tam kolorem, robię fill przed narysowaniem figury. I to samo fill przed narysowaniem kwadratu i to samo fill przed narysowaniem prostokąta, elipsy, wycinka będzie funkcjonowało. Także myślę, że tyle. Zachęcam Was do kliknięcia subskrypcji kanału. Dzięki prenumerowaniu tego kanału, tam jeszcze na dole można kliknąć subskrybuj. Jest taki dzwoneczek. Jeżeli zaznaczycie dzwoneczek i informuj, powiadamiaj mnie o nowościach, będzie dotrzymywać jeszcze dodatkowo na YouTubie informacje o nowościach, o nowych filmach. I zapraszam na kolejny odcinek o procesingu.